Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Mafii. Słuchajcie, była jakaś większa aktualizacja, ogólnie coś widzę nawet co poprawiło się graficznie, bo graficznie gra nawet inaczej wygląda, ma jakieś takie inne, lepsze cienie nawet pod samochodami. Ale zobaczymy, słuchajcie, podobno weszły ubrania i widzę też tutaj wieszak, czyli podejrzewam, że mogę się przebrać. Więc takie coś też będę chciał ogarnąć. Tylko muszę sobie szafę znaleźć. Tutaj? Wygodne. Galowe. Pan Clay. No dobra, a wygodne. Biała koszulka. Na przepustce. Wow. Strój bojowy. Widzę co, wezmę sobie, kurde. O, specjalne jeszcze są jakieś. Łopanie, patrzcie, kurde. Dobra, bierzemy to, patrz. Patrzcie, jaki nigga, yo. Przyjebać ci gonga. Dobra. To już ogarnęliśmy. No, słuchajcie, to jest jakiś sklep jeszcze z rzeczami używanymi. Nie wiem co to jest, nie widziałem tego. Więc pozwolę się wybrać. To chyba ten sklep, nie? Pawn in Lawn. Yo, co macie tutaj do sprzedania? Aha, nic, aha, to jest to. To co, ja mogę tutaj sobie coś kupić? Dobra, podjebałem kasę i denara. dobra, co my tu mamy? Heroina. O. Okej, skonfrontuję się z nim. Słuchajcie, ogólnie miałem taką... był już plan taki, że po prostu... pogram jeszcze trochę w Mafii i zakończę, jak wyjdzie Watch Dogs. Zobaczymy, jeżeli te misje będą faktycznie takie powtarzalne, to pewnie tak zrobię. Bo Watch Dogsa na pewno będę chciał nagrywać, więc no. A, pamiętacie? To było ten. Okej, tam ich jest niedużo. Wartownik. Kurwa. Ups, chyba ich pozabijałem. O, hajsy. I jeszcze tam są hajsy jakieś. Yeah. A kurde, nastawiali w tym czerczu. Łopanie, tam ich jest trochę. Nie mogę na to sobie wejść? Kurde. Okej,
Wartownik został zaalarmowany. Ojeju, jeju. Dobra, wejdźmy na ten. No, szkóry. Serio? Ale gówno. Ja pierdyle. Co za badziew. Zajebiście. Nie wespnie się. Tutaj też na to. Masakra. Musimy zrobić rozpierdziel. Cóż za lipa. Normalnie myślałem, że się normalnie da wejść. A tu kurde. Lipowość. Ja. What the fuck, on wyszedł ze ściany. Dupię mam wasze posiłki. Kus, zwerbuj. Dobra. O, koleś zniknął nagle. Nie, wiecie co? Podejrzewam, że nagram to jeszcze kilka odcinków i to będzie koniec, bo ta gra jest dalej dosypana takimi błędami, że szkoda gadać. Aż się odechciewa gadać po prostu. Także myślę, że w tym tygodniu już, słuchajcie, skończymy, bo naprawdę, nie polecam. Nie polecam nikomu. Oddałbym za darmo, gdyby można było. Ja nie wiem, jak można było zrobić coś takiego Mafii. Naprawdę, jedynka Mafia, dwójka Mafia. Super. A trójka... No jest kicha, no ale cóż. Zobaczymy. Może się jeszcze wybroni. Daję szansę. No i oczywiście, jeżeli chcecie, żebym dokończył, to dajcie znać, to wtedy dokończę, wiadomo. To disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU.
We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Okej, tu mamy zabezpieczony biznes. Spoko. Porozmawiam z Kassandrą. Okej. Oops. Oj tam, oj tam. Oops. Dobra, gdzie jest Kassandra? Chyba gdzieś tu. Okej, siedzi. Ostrzy nożyk. Oj. This man's name is Jesse. We were just having ourselves. Szkoda, że filmiku nie poprawili. Bo przecież mamy inny ubiór. I ain't done nothing here. I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me is all. You with Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money here. I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucette? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mom, my mom, shit. Go on, get. Pick a one, Doucette. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Okej, zabij Richiego. Okej. Halt. Czekajcie, poprawili te światła? O, 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 coś się odbija, poprawili. Nieźle. Dola. Aha, okej. Okay. Tak w ogóle to gdzie mam jechać? Gdzie jadę? Tutaj, dobra. O kurde. Na zdrowie, Husiałku. Dziękuję. No to jedziemy. Zobaczymy, co ciekawego tam na nas czeka. A może będzie ciekawie. Szczególnie fabuła nie jest zła. Bywało gorzej w różnych grach. Ej, tu są przecież krokodilas chyba. Spoko, można jej przejść po krzakach. Ło, panie.
Okej. Ja rozumiem, że misja musi być nagle w nocy. Ale kurka, bez przesady. We search every goddamn corner till we find them. We can work something out. All you gotta do is die. Baron Saturday's Fun Park. We're sure happy to have you with us today. So put your troubles aside and enjoy yourself. You never know what that dirty old Baron's got waiting for you round the corner. Widzieliście to? Lol. O. O, dostał ładnego wpyska. Tu czekaj, tu jest snajperka. No curwa, serio? Po jakiego wafla mi snajperka, skoro nie mogę z niej korzystać? Beznadziejnie. Jaki w tym jest sens? Jaki sens jest w tej snajperce? No, ja się pytam. Przecież to nasze gówno jest. To wolę już kurwa swojego gnata. No co tak leżysz, jakbyś nie wiem co? Paralityk. Kurwa, niezniszczalny. Ten dalej żywotny tutaj, ja pierdyle. No nie, nagle będzie schodził po schodach. Zdejechać tam. O kurwa. Żebym się zapalił. Dobra, spoko, trzeba. Aha, bo ja nie mam tego. Ja nie mam, kurde. Ajajajajajajajaj, tam ktoś widzę na parza równo. Łopanie!
Dobra, dobra, nie mogę, nie mam tego, leczniczcy żadnej. Dobra, ten już padł. Ten się sam zajarał. No zdychaj tam, kurde. Oczywiście tędy nie przejdę. Oh my god. O, jest szafa z ammo. Nice. Dobra. Zawsze to coś lepiej. O, apteczka, apteczka się przyda. Dobra, git. Powoli, powoli. Kur. Fucking dirt. Dostałem strzała. Ej, wstawaj, ej, ej, ej. Ej, nie, to podnieś się. No ja jeszcze wierzę w ciebie. Jednak się nie podniesie. Ty, a gdzie ja będę w ogóle? Tutaj luz bluz. Co się nie da wejść, nie? Małp. Czemu tu nie mogę zabrać tego? Kur. Czemu nagle nie mogę go zabić? Dobry strzał. Tu. Muszę być jakiś pistolet jeszcze. Tego się nie spodziewali. No, pokaż się, pokaż się. Jeszcze żywotny. Cholera jasna.
O nie, nie, nie! A nawet się wybroniłem. Won. Muszę się zał... O, fuck, spłonę, kurde, fuck. Szlak, pieprzony Mołotow. Ewidentnie mama za mało życia, za mało tych pierdzionych. No chodźcie, to chodźcie, 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 chodźcie. Tu jest jeszcze jakaś apteczka. Aha, to jest ta. No zdychaj, wiesz. No szku, patrzcie, ile musiałem w niego ładować. Szkoda, że nie mam Mołotowa. Tam jest apteczka. Tu jeden frajer. Okej, idę tutaj po tą apteczkę pieprzyć. Dobra. Nie było ciężko. Pierdzielony gówniak. Dobra. Czy nagle pokitrali? Dobra. Tego tak. Dobra.
Gówno tu widzę. Dawaj tędy. Kurwa, zabijemy tutaj. Wiedziałem. Ty, co jest? What the fuck? A, co tam, siądę se. Ale będę tu już tutaj blisko, więc luz blos. Brakuje jeszcze tego, że po prostu mamy tutaj bardzo mało ammo. Gówno tu widzę. No idziesz, kurwa, bo się będziesz zastanawiał pół wieku. Ten frajer tego po co mi tutaj zabić? On się tu klitra, dobra. Lej go po mordzie! Nie znowu w innym ubraniu, ja pierdzielę, masakra jakaś. Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with it! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no! No, please, please, listen, listen, just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. Sadistycznie. When I saw what you just said hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him.
Okej, okay, no to Richie jest zabity. A tymczasem żegnam się z wami w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia za dni kilka. Na razie, trzymajcie się i jo, pa, pa.